Siema, cieszę się, że w ogóle tutaj jestem. Bardzo fajnie to powoli idzie. W ogóle fajny skład został. Jest bardzo zajebisty komik, jest Lotek, jest Olka, jest Andrzej, jest... i oni. Generalnie, jeżeli chodzi o onych, czyli możemy zacząć od Bartka Zalewskiego, Zalewa. On potrafi się dobrze zakręcić, potrafi się znaleźć koło fajnych komików. Tylko że Bartek Zalewski prawdopodobnie jest osobą, która na tej sali, kurwa, ma mniej fanów niż sam Skiba. Prawda. Ile ty masz na Facebooku tych fanów? 500? 600? Rzuć posta, że nie żyjesz. Zobaczysz, jak lajki pójdą. On jest tak chujowy, że nawet nie ma swojego zdania o uchodźcach. Wojtek Pięta. Pewnie już słyszeliście troszeczkę o tym, że no, wychodzą pewne rzeczy, tak? Z szafy. Wojtek kiedyś, no niestety, ale był molestowany. I problem polega na tym, że staramy się o tym nie mówić, tak? Ale jak się w ogóle ruszy temat, to nic, to mu się usta nie zamykają. No, ile można obciągać ten sam temat, no nie? I prawda jest taka, że kojarzycie w ogóle tego chuja w sutannie Wesołowskiego, no nie? Ten skurwysyn gwałcił dzieci, czy tam molestował je za leki na astmę. Pięta dał się molestować za rutinę skorpion. Potem witamina C, a na końcu placebo. Kurwa, to były po prostu draże. Ja go w ogóle docenię za upór, za wiarę, za poczucie humoru. On uparcie wierzy, kurwa, w to, że ma poczucie humoru. Tak. Większość czasu spędzał swoje dziewczyny, ignorując wyrok za nękanie. A teraz przerzucimy się troszeczkę dalej i jest z nami Olka Szczęśniak. Olka w ogóle biedna jest, Olka, serio, bo ona jest jedną z niewielu dziewczyn, które w ogóle w Polsce zajmują się stand-upem i przez to też dużo w pierdolu zbierasz, tak powiem, na klatę. Chciałbym się na klatę, przepraszam. To nie był zamieszany, przepraszam. Dużo zbieraj. Ludzie często tacy hejterzy chujawi, którzy siedzą na publicy, krzyczą, a tam wypierdalaj do kuchni. Nie, ja byłem w tej kuchni i lepiej, żeby została na scenie. Ale plus jest taki, że jeżeli nie, nie będzie ci szło na scenie, zawsze możesz pokazać cycki. Nie mówię, że teraz poczekajmy, aż urosną. Każda, znaczy wiecie, w głębi serca Olka, no jest tak każda dziewczyna, tak? Każda dziewczyna marzy o księciu na białym koniu. Olka marzy po prostu o koniu. Nie musi być biały. Ważne, żeby potrafił słuchać i rozumieć. Olka robi stand-up, czyli generalnie wymyśla śmieszne rzeczy, tak? Do tego studiuje architekturę, czyli produkuje jakieś tam betonowe konstrukcje. Czasem mi się popierdoli, żarty są betonowe, a domy śmieszne. A to jeszcze mamy. O, to jest dobre. Znaczy, przepraszam, dobrze oceniliście, nie? Na poprzedniej prezie, na poprzedniej roście Olka mówi, kurwa, w ogóle nie mam tekstów, nic mi nie poszło, przynajmniej się odstawię na pustwo, będę ładnie wyglądała. Czyli rozumiem, że dzisiaj stawiasz na teksty, tak? Lotek, mój ziom z backupu stand-upu, o którym dużo mówię i bardzo dobrze, bo jest mega super talentowanym człowiekiem, tylko że jest jeden mały problem, znaczy ja dostrzegam takie zagrożenie tutaj, kurwa, w związku z tym, że jakby się kumplujemy od dawna, to możemy być szczerzy. Jeżeli któregoś dnia zaczniesz wyglądać jak Skiba, to mówimy się po prostu na strzał w tył głowy. To widzimy się wieczorem. Michał Leja. Nieudany, kurwa, Hitlerjugend. Jak ty jesteś ze swoją dziewczyną? 4 lata. To jest chuj. Ostatnio zaczęły być kryzysy, jakieś tam tarcia, po prostu zaczęła się uparniać na leki, coraz częściej uzyskuje przytomność. Michał, ludzie zaczynają zadawać pytania. Na poprzednim roście w ogóle mówiłem o tym, bo poprzedni roz był transmitowany przez Radio Internet, jeden chuj. Coś jak to jego stacja, ten Bartka, programy radiowe. Było w radiu i starałem się opisać mniej więcej, jak wygląda Michał Leja. I powiedziałem wprost, że do radio słuchacza, że gdybyście sobie wyobrazili coś takiego jak Anna Grodzka, gdyby miała syna z ziemniakiem, to ten syn by się nie bawił z Michałem Leją. I jest ciąg dalszy, bo dostałem oficjalne pismo kilka tygodni później, gdzie Anna Grodzka napisała, ja sobie wypraszam. To nie jest tak, że mój syn by się nie bawił z Michałem Leją, nikt by się nie bawił z Michałem Leją. I proszę nie mieszać do tego mojego ziemniaka, jesteśmy w szczęśliwym związku. Ja oddzielam życie publiczne od prywatnego.
I Ola jest z Podkarpacia, w związku z tym, że jego ojciec, jak już wiecie, w górach budował okręty. To musieli sobie inaczej radzić, ale generalnie wiecie, no jak to na Podkarpaciu, tak? Czyli mieli psy, mieli koty, inne zwierzęta, generalnie Michał nie chodził głodny. Skiba! Kurwa. Mać. Szczerze mówiąc, Korba mówi, że będzie fajnie, no ale dobra. Zaginiony brat widzisz po prostu, kurwa, i na ciebie patrzę, serio. I jesteś jedną z niewielu osób, bo ja wiem, że tutaj było już mówione o twojej duszy, no nie? Ale mi się wydaje, że taką nutellą twojego dzieciństwa był smalec. Ja jestem estetą, lubię patrzeć na piękno, dlatego staram się stać tyłem i to jest tak, że jego, twoja twarz wygląda jak taki zbiorowy gwałt na guacamole. Po każdej masturbacji twoja ręka powinna wnosić pozew o molestowanie. Dumny właściciel bardzo imponującej kolekcji podbródków. Lubi patrzeć w górę, żeby to podgardle się układało. No. Ja miałem kiedyś z koleśnieniem takiego kumpla, był podobny, w sensie wyglądał podobnie, też miał taką kolekcję podbródków, wiadomo, jak on zasypiał, to ja mu tam wsuwałem jakieś ołówki, piórniki, gaśnice i tak dalej. Ja sobie wyobrażam, że właśnie tak wygląda seks z bardzo grubą kobietą, no nie? Taki element ryzyka tam, pod którą fałdą, kurwa. O, teraz muszę zacytować. Od października 2007 roku, to jest w ogóle cytat z jakiejś tam strony, czy z czegoś tam. Wspólnie z Beatą Pawlikowską prowadził w TVP2 program Podróże z żartem. Kropka. Był odpowiedzialny za żart. Ty czytałeś ten fragment w umowie? Bo przez takie nieporozumienie potem przesunęli go na etap bycia odpowiedzialnym za podróże i kazali spierdalać. Rzuciłem okiem też na stronę internetową Bigcyca, żeby zobaczyć mniej więcej, gdzie koncertują. I spoko, fajnie. Jest grubo. Naprawdę, bardzo fajne, duże sale koncertowe. Mega, mega prestiżowe. W październiku bodajże Skorochowie, w Śleszynie i Bolesławcu koło Olkusza. Ja też to prawda, kurwa, tak. Kto w ogóle, kto chodzi, kurwa, na nasze koncerty? Zomowcy na wózkach, kurwa. Z sentymentu? To wolałbym przemilczeć, że oni to płacą. Zastanawiałem się, co takiego musiało się wydarzyć w twoim życiu, że w pewnym momencie zacząłeś występować na scenie w jakiejś chorowej, chujowej peruce, a potem doczytałem, że studiowałeś kulturoznawstwo. Na koniec chciałbym wam wszystkim życzyć dobrego wieczoru i jeżeli kiedykolwiek pomyślicie sobie, że Boże, moje życie jest smutne, pomyślcie sobie, że jest gdzieś tam na świecie człowiek, który zapłacił za koncert Pigcyca prawdziwymi pieniędzmi. Dziękuję wam bardzo!